Dobra, witam was w kolejnym z odcinków. Dzisiaj zajmiemy się MRF-em. Mianowicie, braciak mi oczywiście kurwa nie umie składać nic. Narozpierdala, a potem powie, że to ja. Że ja narozpieprzałem. Klucze też wszystkie pobrał na megawatt. Więc jest tak, a nie inaczej. Musimy spuścić całkowicie olej stąd. I odkręcimy dekiel od strony sprzęgła. Tak. Tak właśnie zrobimy. I sprawdzę, czy się wyrobię na piknik rodzinny, czy się nie wyrobię na piknik rodzinny w Rzeszowie. Więc nie uciekajcie, zostańcie ze mną i jedziemy z tematem. I tutaj, jak widzicie, nie mam dekla od strony tego statoru i magneta. Mianowicie dlatego, bo myślę nad małym projekcikiem załatwienie jakiegoś modułu zapłonowego po prostu ze zmiennym kątem wyprzedzenia, żeby tego MRF-a o wiele łatwiej mi się paliło i żebym się nie bał, żebym się nie bał, jak mi kopek odbije. Bo jest naprawdę, nie ukrywam, no boję się troszeczkę. Co teraz robię? Odkręcam całkowicie płytę od spodu silnika, bo silnik wymaga umycia dokładnego, no ale tego dzisiaj nie dam rady zrobić, bo jest niedziela. Dzisiaj tylko spuszczę olej i ściągnę dekiel, umyję ogólnie całego krosika później. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Głównie chodzi o to, żebym sprawdził, co będzie mi potrzebne. Bijemy biega. Kompresja zrobi swoje. Nie mam narzędzi uczciwych, to tak jest właśnie. Tak właśnie jest. Muszę sobie komplet kluczy jakiś swój kupić, bo to jest, nie powiem do czego, niepodobne. Kurde, pieprzony wydech mi zasłania. Właśnie nie chcę sobie roboty dokładać, odkręcając wszystko po kolei. Tu mam kopytkowe. Od razu lepiej. Nowa osłona by mi się przydała pod silnik. Kurde, trochę rzeczy by mi się tu przydało nowych do tego pita, ale no niestety fundusze mi obecnie nie pozwalają na bajerki. Może jak wbiję 10 tysięcy subskrypcji, założy się jakiś sklepik z koszulkami albo z wlepami. Przeprojektuję sobie jakieś logo i wtedy być może jakieś pieniążki by były na dopracowywanie tego kanału. Teraz pasowałoby pita obrócić. Kurde, zapomniałem, jaki on leciutki jest. Cyk. Feeling lonely, and I wanna make this time to end the right. Fading it too slowly, but those gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you. Thank you.
nakręcam sobie śrubki z powrotem w te miejsca, z których odkręcałem, żeby po prostu potem nie trzeba było szukać tych śrubek i ogólnie, żeby mi się to wszystko nie pogubiło. Voice is getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, while we got a feeling amplified. Staying to the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you. Kurde, troszeczkę jest w środku brudno. Sprzęgła prawdopodobnie. Bo nie wiedziałem, że tu tak samo jest filtr jeszcze jeden wstępny, tak jakby. Troszeczkę tylko silikonu. Są jakieś opiłki. No cóż, ściągniemy tylko jeszcze może... kurde... Jaki to może wałka nie mogę ściągnąć w ten sposób? Bo głównie chodzi mi tylko i wyłącznie o wałek. O, kosz sprzęgła ma już bardzo duże luzy. Tulejka się wyrobiła już na koszu sprzęgła, ale to dopiero na zimę będziemy robić. Nie wiem, czy taki kosz sprzęgła nawet nie mam gdzieś. Ja tu już widzę ząbki. Nie wiem, czy to widzicie. Kawałki zębów. Jeden kawałek zęba, drugi kawałek zęba. Prawdopodobnie od kopka. Więc rozbieramy dalej. I am feeling lonely and I want a man to start to end the ride. Fading it too slowly. Were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you. Chyba niestety nie pojadę na zawody, bo jest problem większy. Jest większy problem. Tu jest zębatka od sprzęgła i ona dostała po dupie. Urwało zęby.
Kurczę, no Leno, kurczę! Ewentualnie będę musiał pogadać z Pitbike Riderem. Będę musiał z Pitbike Riderem pogadać. Bo z tego co widzę, to chyba kopek jest dobry. Zębatka od kopka jest dobra. To jest zębatka kozdawcza. Tak jest właśnie z kopaniem 170. Zęby się porozsypywały. To jest zębatka na koszu sprzęgła. Kosz też dostał w dupę i to ostro. Ostro. Ojej. Możecie mi niestety, ale chyba na zawodach nie zobaczyć. Powiem, że coś mi tu nie pasuje. Muszę to założyć jeszcze raz. Cyk. Zębatka zdawcza. Cyk. Ona mi tu skrobie po tym. Coś tu jest źle złożone. Ktoś tu przyjanuszował ładnie. Czemu mi tu skrobie ta zębatka po tym? No to dobra, to tyle będzie w tym odcinku. Z takim niemiłym akcentem kończymy go. Troszeczkę są nikłe szanse, że wystartuję w tym pikniku rodzinnym. A niestety ktoś tu niezłą puszerkę odjebał. I przez to mi się rozjebał kopek. Nie wiem, coś jest nie tak. Muszę to jeszcze ładnie przemyśleć. Dobra. To ja kończę i kombinuję. Jak się nie uda, niestety mnie nie zobaczycie. Jak się uda, to jeszcze pewnie nagram filmik i zobaczymy się na zawodach.